Kryspina Rogowska, witam Państwa 11 lipca i zapraszam na tydzień, w którym powiemy. Matka z 4 promilami opiekowała się niemowlakiem. Ktoś w nocy pomazał sprayem okna i drzwi do biura senatora. Pijany wjechał busem w ogrodzenie po sesji. Cichy i brudny zaułek. Słój z tytułami książek dla niezdecydowanych. 4 promile alkoholu miała 36-letnia kobieta, która opiekowała się swoim 7-tygodniowym synem. W domu w tym czasie był również ojciec dziecka, 25-latek, również był pod wpływem alkoholu. O pijanej matce i ojcu również pod wpływem alkoholu, którzy opiekowali się 7-tygodniowym synem, zawiadomiła policję kurator sądowa. 10 lipca 2019 roku o godzinie 20:30 na numer alarmowy oficera dyżurnego bełchatowskiej policji zadzwoniła pani kurator sądowa, która poinformowała, że pijani rodzice zajmują się swoim 1,5-miesięcznym dzieckiem. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającą, która poinformowała, że rodzice chłopca mają ograniczone prawa rodzicielskie. Poinformowała również, że kiedy przyszła, dziecko spało spokojnie w łóżeczku, a od rodziców wyczuwalna była woń alkoholu. Policjanci zbadali stan trzeźwości rodziców. Okazało się, że 36-letnia matka miała w organizmie 4 promile alkoholu. Natomiast jej 25-letni partner miał w organizmie 0,35 promila. Do 7-tygodniowego dziecka wezwano pogotowie ratunkowe. Rzeczywiście na oddział pediatryczny naszego szpitala w środę wieczorem trafiło 7-tygodniowe niemowlę w stanie ogólnym dobrym. Dziecko nie wymaga dalszej hospitalizacji. O pijanych rodzicach sprawujących opiekę nad niemowlęciem poinformowany został sąd rodzinny i kurator. O dalszej sytuacji tej rodziny zadecyduje teraz sąd rodzinny. Policjanci wyjaśniają okoliczności sprawy. Zgromadzony materiał dowodowy będzie oceniany pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia. Najprawdopodobniej dzisiejszej nocy ktoś czarnym sprayem pomalował drzwi wejściowe oraz okna biura senatora PiS Wiesława Dobkowskiego. Na jednym z okien wypisano niecenzuralne napisy. Zamalowana została też tablica przy wejściu. Akt wandalizmu nie wygląda na przypadkowy. Uszkodzenia widoczne są jedynie w obrębie tylko tego lokalu. W biurze senatorskim powiedziano nam, że jeszcze nie podjęto decyzji, czy sprawa ta zostanie zgłoszona na policję. Lokal jest wynajmowany i to właściciel powinien zgłosić uszkodzenie mienia. O sprawie będziemy informować. 3 promile alkoholu miał kierowca, który busem wjechał na ulicy Cegielnianej w ogrodzenie po sesji. Mężczyzna został zatrzymany przez osobę, która była świadkiem tej sytuacji i został przekazany policji. Zdarzenie miało miejsce 9 lipca 2019 roku, tuż przed godziną 15 w Bełchatowie na ulicy Cegielnianej. Pijany kierowca busa wjechał w ogrodzenie posesji, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Ucieczkę udaremnił mu świadek całej sytuacji, który nie wahał się zareagować. Ujął nietrzeźwego kierowcę i o wszystkim zawiadomił policję. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że nietrzeźwy kierowca busa miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. O tym miejscu informowaliśmy nieraz, jest na uboczu, choć w środku największego osiedla mieszkaniowego. Zaułek jest na tyle dyskretny, że chętnie przesiadują tam bezdomni oraz osoby pijące alkohol. Kolejny raz zwracamy uwagę na to miejsce. Za sklepami ukryte we wnętrze daje poczucie intymności tym, którzy tam przesiadują. Ślady tego bytowania widoczne są niestety gołym okiem. Ponad rok temu za naszym pośrednictwem mieszkańcy poprosili o wycięcie z tego miejsca krzaków i chaszczy, tak by zaułek był bardziej widoczny i uporządkowany. Tak też się stało. Władze miasta zleciły wycięcie krzewów, a w tym rejonie częściej pojawiały się patrole Straży Miejskiej. Teraz to miejsce ponownie zarasta i jest systematycznie zanieczyszczane. O problemie poinformowaliśmy Urząd Miasta. Otrzymaliśmy informację, że teren w najbliższym czasie zostanie uporządkowany i na bieżąco będzie monitorowany przez strażników miejskich.
To propozycja dla tych, którzy chcą wypożyczyć książkę, ale nie wiedzą do końca, jaką. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna wyszła z pomysłem, jak pomóc niezdecydowanym. Przygotowano swój z tytułami blisko 200 książek z różnych gatunków. Jeśli sami nie wiemy, jaką książkę wypożyczyć, zdecydować może za nas los. Swój z tytułami to propozycja dla naszych niezdecydowanych czytelników. Są wakacje, sezon urlopowy. Mnóstwo osób przychodzi i prosi o poradę, nie wie co poczytać, co wypożyczyć i tak naprawdę trochę pomagamy naszym klientom, ale też sobie, w takim sensie, że bibliotekarze czują odpowiedzialność, kiedy polecają jakąś książkę, no bo trudno jest powiedzieć, czy trafią w gust czytelniczy, czy nie. Dlatego też tak naprawdę trochę cedujemy tą odpowiedzialność na los. No i stąd taka propozycja. W Słoju znajduje się około 200 tytułów książek. No i myślę, że z tak różnych dziedzin, że każdy znajdzie coś dla siebie. No poza tym myślę, że jest to też taka akcja z małym dreszczykiem, bo ta niespodzianka, ten moment ekscytacji to trochę tak jak przy chińskim ciasteczku z wróżbą, kiedy się otwiera i coś tam dla siebie się przeczyta. Nasi użytkownicy są zadowoleni, podchodzą do tego bardzo pozytywnie, także my również się cieszymy. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.